Gdy Jezus umierał, to dla wielu osób, które były wokół Niego, umierały też ich plany, ich nadzieje, ich marzenia. Przecież Jezus całe swoje nauczanie, to wszystko, co mówił, było oparte na Nim. On mówi, że ja jestem droga, prawda i życie. Że nikt nie przychodzi do Ojca jak przeze mnie. I teraz nagle ten, który był tą drogą, który był wszystkim, umiera. Dla wielu i między innymi dla uczniów był kimś, z kim oni wiązali wiele nadziei. Ale teraz Jezus umiera. Jezus odchodzi z tego świata. Oni mieli swoje oczekiwania. Myśleli sobie, no Mesjasz przecież przyjdzie i zwycięży okupantów i będziemy wolni. Przywróci to królestwo, jakie było za czasów Dawida, Salomona i będzie super, fajnie. Tyle, że z Jezusem było zupełnie inaczej. On nie był taki, jak ludzie sobie wyobrażali, że będzie. Ciekawe jest to, że można powiedzieć, że dla wielu, którzy mieli takie oczekiwania, Jezus był taki problematyczny trochę. Bo po pierwsze, nie ma w nienawiści Rzymian, którzy byli okupantami. Nawet czytamy w Mateusza w 8 rozdziale, gdy setnik, który był przełożonym, był dowódcą oddziału, po prostu Jezus go przyjął, uzdrowił jego sługę. Czyż nie ma w nienawiści tych, którzy nas prześladują, którzy są tutaj okupantami. A Jezus był ostry i stanowczy wobec kogo? Wobec przywódców religijnych. A jeżeli chcemy jakieś powstanie, chcemy jakiś przewrót, żeby przywrócić tutaj to, co my myślimy, że będzie to królestwo, to przecież potrzebujemy wsparcia przywódców religijnych, żeby to powstanie mogło mieć miejsce. A Jezus jest wobec tych przywódców bardzo ostry. Oni nie pójdą za Nim, oni będą przeciwko Niemu. A już nie mówiąc o kasie. Przecież do powstania potrzebna jest kasa. A gdy my już coś trochę nazbieramy, to On rozdaje to ubogim. No po prostu Jezu, to tak nie tak się robi. W ogóle to nie tędy droga. Myślę, że dla wielu, a zwłaszcza dla Judasza, miara się przebrała, gdy czytamy w Jana 12 rozdziale, gdy Maria przyszła i przyniosła ten drogocenny olejek i namaściła Jezusa. 300 denarów! Po prostu co za strata? 300 denarów to chyba to było mniej więcej tak jak roczna pensja. Wy przeliczcie, ile to jest mniej więcej. Zależy, ile kto zarabia. Dla innych to będzie sześciocyfrowe to chyba nikt tutaj. Chociaż kto wie. Ale po prostu tak, co za strata? I co Judasz mówi? Jaka strata? Po prostu przecież można było te pieniądze zupełnie inaczej spożytkować. W Mateusza 26 rozdziale czytamy, że zaraz po tym, jak Jezus był namaszczony w domu Szymona, to Judasz po prostu już nie wytrzymał i idzie do arcykapłanów i mówi im, słuchajcie, ja wam wydam Jezusa. Postanowił wziąć rzeczy, sprawy w swoje ręce. Jezu, nie robisz tego, co oczekuję, no to po prostu ja to zrobię po swojemu. I w Mateusza 26:15 on mówi do nich, do tych arcykapłanów, co mi dacie w zamian za to, że go wydam? Co będzie dla mnie? Jak ja to zrobię? Co ja z tego będę miał? Wiecie, to jest ciekawe. Też mógł myśleć, no skoro Jezus, 3 lata za Nim chodzę, no i skoro widać, że nie obali Rzymu, nie wprowadzi tutaj królestwa, no to przynajmniej ja będę miał z tego te 30 srebrników. Coś z tego będę miał. Ale gdy zrozumiał, co się wydarzyło, gdy zrozumiał, co zrobił, to chciał to oddać. Nie przyniosło mu to żadnej radości, żadnego pożytku. Ja tak sobie pomyślałem, że coś, co ma dla wielu osób znaczenie w danej chwili, zaraz potem, gdy zrozumieją, co się dzieje, to wszystko traci jakiekolwiek znaczenie. Coś, co było na tyle cenne, żeby zdradzić swojego przyjaciela, to stało się wstydem i przekleństwem chwilę później.
To, dlaczego poświęcił swoją relację z Jezusem, odrzucił. I pragnął, by to nigdy się nie wydarzyło. Żałował. Nawet gdy próbuje oddać te 30 srebrników, to co mówił arcykapłanie? Co nam do tego? To twoja sprawa. Radź sobie z tym sam. Gdzie to mi mówi też o tym, że w naszym życiu często jest tak, że ludzie odwracają się od Boga. Odchodzą od Boga. Szukają czegoś swojego. Ja chcę mieć swoje życie, ja chcę iść po swojemu. Ja mam swoje własne plany. Nie interesuje mnie ten Bóg już więcej. Ale po to, by zorientować się, że ci wszyscy, którzy ich namawiają do tego, którzy ich ciągnęli w tym kierunku, nagle odwrócili się od nich i powiedzieli, radź sobie sam, co nam do tego? I zostają sami. Zostają sami z tym wszystkim. Zbyt wiele ludzi, gdy tak obserwuje ten świat, odrzuca Jezusa, by zyskać coś dla siebie, co i tak ostatecznie tracą. Nie przynosi im żadnego pożytku. Przecież Jezus powiedział w Łukasza 9:25, bo co pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, jeśli samego siebie zatraci lub szkodę poniesie? Ja mogę całe swoje życie zaprzepaścić. Pobiegam i szukam rzeczy, które nigdy nie spełnią, nie dadzą mi spełnienia. Ale chcę wam powiedzieć, że ja nauczyłem się i widzę w tym wszystkim, co się wydarzyło 2000 lat temu, że gdy my oddajemy swoje życie Bogu, to On bierze odpowiedzialność za nasze życie w swoje ręce. Gdy ja przychodzę do Niego i mówię, Boże, Ty jesteś jedyną wartością, którą mam. Tobie oddaję swoje życie, bo Ty odkupiłeś mnie. Ty tam na krzyżu zapłaciłeś najwyższą cenę. Jak ja Ci jestem wdzięczny za to, co zrobiłeś. Wiecie, Jezus dał nam przykład tego, jak ważne jest to w naszym życiu, że nie nasze plany, ale Jego wola jest najważniejsza. W przykładzie Judasza ja widzę to, że on chciał coś dla siebie. O, Boże, Jezu, Twoja droga nie podoba mi się. Ja wezmę sprawy w swoje ręce, zrobię po swojemu. Wszystko stracił. A Jezus pokazuje nam w ogrodzie Getsemany, gdy modlił się, jak ważne jest to, że to nie moja wola, ale Twoja, Boże, wola niech się spełni. W 39 wersecie Ewangelii Mateusza, 26 rozdziale, czytamy, że Jezus postąpił nieco dalej, upadł na oblicze swoje, modlił się i mówił, Ojcze mój, jeśli można, niech mnie ten kielich ominie, wszakże nie jako ja chcę, ale jako Ty. Wiecie? Zwłaszcza te słowa, które tutaj jest powiedziane. Jeśli można. Ojcze, ja wiem, co mnie czeka. Wiem, przez co będę przechodził. Najbliższe godziny będą tak trudne. Jeśli jest inny sposób, jeśli jest inna możliwość, to niech tak się stanie. Ale później w 42 wersecie on znowu po raz drugi odszedł i modlił się, mówiąc, Ojcze mój, jeśli nie może mnie ten kielich minąć, żebym go pił, niech się stanie wola Twoja. Jezus tutaj już mówi, jeśli nie może. Okej, Boże, wiem. Ojcze, nie ma innej drogi, żeby odkupić ludzi. Dlatego po prostu niech tak się stanie. Wezmę ten krzyż na swoje ręce i zaniosę go tam na górę Golgoty. I ten kielich go nie ominął. I to, co wydarzyło się 2000 lat temu, to wszystko, przez co on przechodził, to cierpienie, ból, to odrzucenie, to wszystko po to, abym ja dzisiaj mógł powiedzieć, Boże, nie moja, ale Twoja wola niech się dzieje. Nie licz się to, co ja z tego będę miał, co w tym jest dla mnie, ale liczysz się Ty, bo Ty jedynie odkupiłeś mnie. Ty zapłaciłeś najwyższą cenę. I tak myślałem o tych ludziach, którzy byli przy krzyżu, którzy tam byli. W Łukasza 23 rozdziale o tym czytamy. Tam były tłumy ludzi, tłumy gapiów, przechodniów, którzy tylko patrzyli i oglądali. I po prostu, nie wiem, czy zauważyliście, że my mamy taką tendencję, ludzie, że po prostu jak coś się wydarzy, to lubimy się przypatrywać temu. Zwłaszcza jak jakiś wypadek jest na drodze,
to po prostu to, że on się wydarzył na drugim pasie i ten pas mógłby spokojnie jechać, to nie, korek jest na dwóch pasach. Bo tu wszyscy się zwalniają, wszyscy się jadą powolutku, bo chcą popatrzeć, chcą zobaczyć, co się dzieje. I tam było wiele takich gapiów, którzy po prostu patrzyli. Było też wielu przywódców religijnych, którzy się śmiali, którzy szydzili, którzy spiskowali przeciwko Jezusowi. Byli żołnierze, którzy go przybijali do krzyża. I pośród tych wszystkich ludzi, którzy tam byli, Jezus, wisząc na krzyżu, woła: Ojcze, przebacz im. I po tym ostatnim tchnieniem krzyczy: wykonało się, dzieło zostało dokonane. Ja zapłaciłem tą cenę, zapłaciłem najwyższą cenę, aby ci wszyscy, którzy, nawet ci, którzy tam śmieją się, którzy mnie maltretują, którzy się tylko patrzą, żeby oni mogli dostąpić zbawienia. Ja sobie tak zadaję pytanie i za chwileczkę będziemy spożywać wieczerze. Zadaję sobie pytanie, kim ja jestem w moim życiu? Czy jestem obserwatorem? Słucham tylko tego, co tam mówią o Bogu, co tam słyszałem o Bogu? A może wyśmiewam to wszystko? Z pogardą patrzę na tych, którzy idą za Bogiem? A może jak żołnierz zwalczam to i próbuję się przeciwstawić temu za wszelką cenę? A może jestem tym, który woła: Boże, przebacz mi. Tak jak ten łotr, który wisiał na krzyżu, zawołał: Jezu, wejrzyj na mnie. Zbaw mnie. Kim jestem? Ale chcę was bardzo serdecznie pozdrowić. And, you know, from me and my family. Od siebie, od mojej rodziny. Maybe some of you know that now we have six. Może niektórzy z was wiedzą, że już teraz mamy szóstkę dzieci. Yeah, the last, I mean, nine and a half years we lived in China. Przez 9,5 roku mieszkaliśmy w Chinach. As missionaries. Jako misjonarze. When we moved there, we had two children. Jak się tam przeprowadziliśmy, to mieliśmy dwójkę dzieci. When we left, we had five. Jak wyjechaliśmy, mieliśmy pięcioro. So we had amazing church growth. Mieliśmy naprawdę bardzo duży wzrost kościoła. No, God gave us two amazing church plants. Bóg dał nam dwa wspaniałe kościoły. The first church, we left after 5 years. Pierwszy, który, z którego wyjechaliśmy po 5 latach. Can you imagine in China there are churches that are big? Wyobraźcie sobie, że w Chinach są duże kościoły. Yeah, it's about 300 people, the first 300 church. Osób w jednym kościele. And then we, God opened the door to plant a new church. A potem Bóg otworzył nam drzwi, żeby założyć nowy kościół. In the center of Guangzhou. Which is a small city of 20 million people. W centrum Guangzhou, które jest małym miastem, tylko 20 milionów ludzi tam mieszka. And yeah, we started that church with 25 people and really God blessed us. Zaczęliśmy ten kościół, jak zaczynaliśmy, to było tam 20 osób, a później Bóg dodawał. Ten kościół również urósł do ponad 200 osób, jak wyjeżdżaliśmy stamtąd. You know the story, the pandemic came. A potem, znacie całą resztę historii, pojawiła się pandemia. Przez cały rok nie było w ogóle w realu spotkań. Więc nasi uczniowie spotykali się w domach. I słyszymy bardzo dobre sprawozdania o tym, jak ten kościół w Chinach rośnie, jest zdrowy i wzrasta. So God can use even a family with five, six children. Więc Bóg może użyć nawet rodzinę 5-6 dzieci, tak złożoną z niewielkiej ilości ludzi. Ja myślę, że sekretem jest Chrystus. Cała chwała należy do Chrystusa. Idziemy za Nim. Jeśli my jesteśmy uczniami i ludzie patrzą na nas, podążają za nami. And
I kiedy wyjeżdżamy z pola misyjnego, to tak naprawdę nie wyjeżdżamy stamtąd. Bo to pole misyjne należy do Chrystusa. So I want to give you actually an encouragement. Więc chcę dać wam zachętę. Besides being in China, we have an amazing mission to Pakistan. Poza tym, jak byliśmy w Chinach, to również mieliśmy wyjazdy misyjne do Pakistanu. First time I went there in 2008. Za pierwszym razem byłem tam w 2008 roku. And till 2012, every 6 months I was able to go and be with the churches there. I przez 4 lata, co 6 miesięcy, odwiedzałem kościoły w Pakistanie. In 2012, the Pakistani government figured out why am I going. Ale w 2012 roku rząd pakistański zwęszył, dlaczego tam jeżdżę. So they didn't give visas. Więc przestali mi dawać wizy. About 5 years I couldn't get a visa. Przez 5 lat nie, miałem szlaban na wizy. And humanly, of course, I was upset. I was complaining. I po ludzku mówiąc, byłem zdenerwowany, nie podobało mi się to, narzekałem. But sometimes that's the best thing, when you let God work. Ale czasami to jest najlepsza rzecz, którą możemy zrobić, kiedy pozwolimy, żeby Bóg działał. And the foreigner is out of the picture. Kiedy nie było tego obcokrajowca, tego misjonarza na polu, w polu widzenia. And yeah, glory to God. We today we have 22 Bible schools in Pakistan. Cała chwała należy się Bogu. W tym momencie mamy 22 szkoły biblijne w Pakistanie. Over 300 students. Ponad 300 studentów. Last year we graduated 82 students. W zeszłym roku 82 studentów ukończyło szkołę biblijną. Our second Bible school in Islamabad. Nasza druga szkoła biblijna w Islamabadzie. We visited right before the pandemic. We were able to go. Tuż przed pandemią mogłem ich odwiedzić. And with the guys, with the men, we had a special dinner. I mieliśmy taki szczególny obiad dla panów, dla mężczyzn. And we were talking. Rozmawialiśmy. And these brothers took out a pen and a paper. I ci panowie wyciągnęli papier i długopis. And they started to write down names. I zaczęli pisać imiona. And these were names of men that finished Bible school and went out on a mission and they started churches all over Pakistan. I to była lista mężczyzn, którzy skończyli szkołę biblijną i wyjechali z niej i zaczęli szkoły biblijne w całym Pakistanie. We counted 32 churches. Naliczyliśmy 32 placówki, 32 kościoły. That is because of one Bible school where the Bible is preached. I to z powodu jednej szkoły biblijnej, gdzie jest głoszona Ewangelia czy Biblia. And students are disciple to Jesus Christ. I uczniowie są przyprowadzani do Jezusa Chrystusa. And they have faith and they give that faith to wherever they go. I mają wiarę i przekazują tą wiarę gdziekolwiek się udają. One of the life-changing experiences for me when I see faith being born in someone. Największe, najbardziej przemieniające doświadczenie dla mnie to jest to, kiedy widzę, jak w kimś rodzi się wiara. It's amazing when someone really believes. To jest niezwykłe, kiedy ktoś naprawdę zaczyna wierzyć. They receive Jesus Christ as their personal savior. Przyjmuje Jezusa Chrystusa jako swojego osobistego Zbawiciela. And they become fools for God. I staje się w cudzysłowie głupcem dla Boga. That's what happened to me. To się stało w moim przypadku. I was fool enough to go. Ja byłem wystarczająco głupi, żeby pojechać. Yeah, somebody said 20 years on the mission, about actually 18 and a half years on a foreign mission field. Można by było powiedzieć prawie 20 lat, dokładnie 18,5 lat na polu misyjnym za granicą. Someone, a good friend of mine who's not a believer.
Dobry mój przyjaciel, który nie jest wierzącym, he said, you wasted your life. Powiedział mi, zmarnowałeś swoje życie, your best years. Swoje najlepsze lata, down the toilet. Spuściłeś w toalecie. I said, no. Powiedziałem, nie. Those were the best years of my life. To były najlepsze lata mojego życia. Not because I was making money. Nie dlatego, że zarabiałem pieniądze. Not because I was building a, you know, an existence. Nie dlatego, że budowałem sobie jakieś warunki bytowe. But because I lived by faith. Ale dlatego, że żyłem przez wiarę. And I seen many believe because my obedience. I widziałem, jak wielu zaczyna wierzyć i działo się to dzięki temu, że ja też uwierzyłem. This is true for you. I to jest również prawdą dla was. You are walking with Christ. Idziecie z Bogiem. And Christ can use you. Chrystus może was używać. Amazingly. Niezwykle. And one more. I jeszcze jedna rzecz. So, you know, the Taliban took over in Afghanistan. Wiecie o tym, że talibowie przejęli zarządzanie w Afganistanie. Właściwie otrzymali dar od Amerykanów, Amerykanie dali im cały kraj. Nie tak słyszymy w wiadomościach, ale tak się stało. So a lot of Afghan Christians had to run for their life. Wielu chrześcijan z Afganistanu musiało uciekać z kraju w obawie przed utratą życia. You can hear different numbers. Some people say there are 10,000 Christians in Afghanistan. Słyszymy różne cyfry. Niektórzy mówią, że jest 10 tysięcy chrześcijan w Afganistanie. But according to people that really know, there were about 2,000 Christians. Ale według tego, co mówią ludzie, którzy znają się na rzeczy, to około 2000 chrześcijan było. More than half of them had to leave, or they chose to leave. Więcej niż połowa z nich musiała uciekać albo wybrała ucieczkę. And most of them were very poor, you know. Większość z nich była bardzo biedna. So where do you go? Więc gdzie się udajesz? So they were run, you know, they were coming over to Pakistan. That's oni the neighboring przyjechali country. Do Pakistanu, to jest sąsiedni kraj. So now we have an amazing ministry towards Afghan Christians. I teraz w Pakistanie jest służba dla ludzi z Afganistanu. Our Bible schools in Pakistan, they actually taking in Afghan families and caring for them, ministering to them, providing for them. I rodziny pakistańskie troszczą się o rodziny afgańskie. So we are seeing actually an Afghan church being formed now right in the heart of Pakistan. I teraz widzimy, jak się tworzy kościół afganistański tuż w samym sercu Pakistanu. Islamabad. You know what that means? Wiecie, co znaczy Islamabad? It's a capital city of Pakistan. To jest stolica Pakistanu. But it means the house of Islam. Ale to znaczy dom Islamu. So in the house of Islam now we have a church where there are Afghan believers. Więc w sercu Islamu mamy miejsce, gdzie są wierzący afgańscy. I mean, that's encouraging. To jest zachęcające. In 2022. W 2022 roku. You know, like if you think about, you know, 20 some years ago, there were 3 known Christians in Afghanistan. W 20 lat temu było 3 znanych chrześcijan w Afganistanie. So God is doing his work. Więc Bóg wykonuje swoje dzieło. And we can be part of it. I my możemy być częścią tego. And the Greater Grace World Outreach actually also sponsoring some of these families. I Kościół Misja Łaski czy Greater Grace również sponsoruje te rodziny. And we are hoping that these Afghan believers will not be removed too far from Afghanistan, so they cannot ever go back. But we want them to stay close. Liczymy na to, że te rodziny afgańskie nie zostaną wysłane za daleko od swojego kraju, żeby były blisko. Because God can open doors again. Bo Bóg może znowu otworzyć im drzwi. Like
Kto by pomyślał, że kto by przypuszczał, że nastąpi ten konflikt na Ukrainie? Niektórzy patrzą na to jako na coś okropnego. It's a terrible thing. To jest okropna rzecz. But at the same time we see people really looking to God after many, many years, not even thinking about God. Ale po wielu latach widzimy, jak ludzie zaczynają myśleć o Bogu, patrzeć na Niego, po tym, jak przez całe długie okresy w ogóle nie było wzmianki o Bogu w tym kraju. Because here in Europe and also in America, we see a new generation that, you know, there is such prosperity, such, I don't know how. No tutaj w Europie i w Ameryce mamy dobrobyt, mamy całe pokolenie, które wyrasta w dobrobycie. One of my Jewish friends, this is what he said: young people don't know what to do with themselves anymore. Jeden z moich przyjaciół z Izraela powiedział, że młodzi ludzie już nie wiedzą, co mają ze sobą robić. And this is a very dangerous position. I to jest niebezpieczne miejsce. Because young people by nature will choose stupid things to do. Bo młodzi ludzie z natury wybiorą głupoty. And they are not going after God. Oni nie będą szli za Bogiem. But they're going after sin. Ale będzie ich pociągać grzech. So, you know, these hard times. Więc to są trudne czasy. They are in God's hands. Jesteśmy w Bożych rękach. And I believe that when we are drawn to God. Ja wierzę w to, że kiedy idziemy za Bogiem. That's the best situation. To jest najlepsze miejsce. So, yeah, I'm just thankful for your faith. Thankful that jestem wdzięczny za waszą wiarę. We could come. Za to, że mogliśmy odwiedzić was. A month later. Miesiąc później. At an amazing time. Mamy tutaj dobre chwile. Yeah, Good Friday. Wielki Piątek. In Pakistan we don't sleep. W Pakistanie nie śpimy. You know, Good Friday is a night when the whole church, everybody's up, they are singing songs. Cały kościół jest razem, śpiewamy pieśni. You know, it's like exciting time. I to jest ekscytujące. They go through the motions, you know, crucifixion. I oni przeżywają ten cały to całą historię, śmierć, ukrzyżowanie. And then they are waiting for the resurrection. I czekają na zmartwychwstanie. It's just amazing. To jest niezwykłe. How believers in Pakistan celebrate Easter. Jak właśnie wierzący w Pakistanie świętują Wielkanoc i Wielki Piątek. Because they don't have smartphones. Nie mają telefonów. they don't have things to run to. Nie mają do czego biec. First I didn't understand why. Na początku nie rozumiałem, dlaczego oni tak robią. Why young people, old młodzi, people, starsi, sits, wszyscy know, siedzą, czekają church, w kościele, sing, śpiewają, sleep, śpią, jeśli potrzebują. But then I understood. A potem zrozumiałem. They are simple. No oni są, mają proste życie, są prostymi ludźmi. Understand Jesus. I oni naprawdę rozumieją Jezusa. And they feel the same way. I odczuwają tak samo. And there is no other feeling like the power of resurrection. I nie ma innego większego uczucia niż moc zmartwychwstania. It's worth waiting for. Warto czekać na to. Because resurrection is coming. Bo zmartwychwstanie nadchodzi. And we live continually in resurrection life. I my stale żyjemy życiem zmartwychwstałym. Amen. 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 Thank you for Dziękujemy. Having me.